Od 2004 roku, czyli od momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, podatek akcyzowy na papierosy zwiększył się ponad 200%. Ministerstwo Finansów podnosiło go, tłumacząc, że musimy dostosować się do wymogów unijnych dotyczących minimalnego poziomu akcyzy na wyroby tytoniowe. Od 1 stycznia 2018 roku musi on wynosić 90 euro na 1000 sztuk papierosów. Nadgorliwość urzędników doprowadziła do tego, że już w styczniu tego roku przekroczyliśmy wymagany przez Unię poziom, natomiast zrealizował się też czarny scenariusz, o którym mówiła branża tytoniowa i eksperci. Nadmierne podnoszenie akcyzy doprowadziło do wzrostu cen papierosów, a w konsekwencji do spadku ich sprzedaży, co przyczyniło się także do spadku wpływów akcyzowych od wyrobów tytoniowych. Oczywiście część tego spadku to także efekt tego, że Polacy rzucają palenie.